Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda modlił się o pokój w Ukrainie w katedrze lwowskiej. 11 stycznia w ramach wizyty do Lwowa prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Bazylikę Metropolitalną w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Na chwilę się zatrzymał, aby klęknąć przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Modliłem się o zwycięstwo i pokój dla Ukrainy, powiedział potem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odwiedzili także cmentarz Łyczakowski, w szczególności pomnik Orląt Lwowskich, a także złożyli hołd żołnierzom, którzy oddali życie za Ukrainę podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej. Razem z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, panem Andrzejem Dudą, będziemy modlić się do Matki Najświętszej, prosząc o pokój dla Ukrainy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić o grzechach naszych, a od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, po Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo korony polskiej, módl się za nami. W imię Ojca i Syna.